Tak jak tutaj w wielu tutaj postach, które zapowiadały tą transmisję, pisaliśmy, za dzisiejszą aktywność w końcu będziemy mogli was wynagradzać, więc piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania, my na wszystkie pytania będziemy odpowiadać, a dla najbardziej aktywnych osób będziemy mogli przekazywać bilety na platformie pokerowej Banana Poker. Jeżeli chcielibyście założyć tam konto, to pełną szczegółową instrukcję macie w opisie tej transmisji. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, my takiej kompleksowej pomocy możemy udzielić w wiadomości prywatnej. Tam też zadawajcie pytania na Facebooku, konto Sztos. I właśnie też na Facebooku zapraszamy do odwiedzania przede wszystkim strony Sztos Group Poker Festival, a także wszystkie lokalne inicjatywy Sztos, czyli po prostu wpiszecie Sztos w wyszukiwarkę i wasze miasta mogą tam się pokazać, bądź takie, które najbliżej się znajduje. I zapraszamy właśnie do polajkowania, obserwowania tych stron. Dzięki temu będzie to na bieżąco. Tymczasem kolejne już tutaj zapowiada się jakieś ciekawsze rozdanie. Mamy zawodnika z Niemiec, otwiera z damami i Maciej ponownie ma układ mocny, ale na razie jeszcze nie najmocniejszy. Moim zdaniem znowu jest grafika nie tak, gdyż jak widziałem ruch zagrania, to moim zdaniem to Marek przebijał z damami, a Nuri kolował na ostatniego z 9-5. Czyli jest szansa, że dalej te miejsca nie są tak poprawnie przypisane. Ja tutaj założę kontrolę. Szczególnie, że poczekał. Na pewno tak jest, no bo to nie jest Nuri, to jest Marek. Nie pamiętam nazwiska, tutaj nie jest napisane. Bartosiewicz bodajże. Bartosiewicz, też mi się tak wydawało. O, Damian Bytny, jak nazywa się ten w marynarce w kratę? Jeżeli w niebieskiej, to jest to właśnie Marcin Andrzejewski, czyli tutaj osoba tak dominująca w czasie festiwalu Sztos, jest to główny organizator i ta dzisiejsza gra też nazywa się Marcin's Game, więc tutaj wszystko jest właśnie przez tego pana organizowane. Te bilety, które będziecie mogli otrzymać, też właśnie dzięki niemu są w tej puli. Ja tylko ją przekazuję. Na tym rozdaniu, gdyż zaczyna się robić bardzo ciekawie, gdyż obaj gracze mają bardzo dużą ilość żetonów przed sobą. Obaj rozpoczynali z 10 tysięcy euro, a na flopie polski zawodnik ma overparę do tego boardu, czyli parę dam, a Niemiec zaskoczył go przebiciem z dwiema parami, takimi dosyć nieoczywistymi, jak 9-5. Mało graczy rozgrywa taki układ. On się na to zdecydował i już trafił bardzo mocny układ, więc może to dużo żetonów kosztować naszego zawodnika, jeśli nie poprawi ostatnia karta wspólna, czyli river, jego układu, bo już tutaj jest zagranie za mniej więcej wartość puli od niemieckiego zawodnika. Tak, bo tutaj doszliśmy już do wniosku, że grafika jest prawie na pewno odwrotna. Nie, na 100%, tak? Na 100%. To... Więc niestety tutaj ta zamiana niekorzystnie się może skończyć dla Polaka, chyba że kilka dobrych autów dla niego spadnie. Dobrze, że czujni są nasi ludzie przy słuchawkach i szybciutko naszych widzów z błędu wyprowadzamy. Tak. I teraz przed trudną decyzją jest postawiony Marek Bartosiewicz z parą dam. Tak, jest to przede wszystkim też w ogóle początek stołu, więc dopóki zawodnicy, jeżeli nie znają się wcześniej, no to też nie wiedząc dużo o sobie, tę decyzję jest ciężej podjąć. Zawodnik tak tutaj zagrał za wartość puli, więc tak zwane zagranie, które dosyć mocno tak w jedną bądź drugą stronę tą siłę ręki nam może przekonywać, że jest albo bardzo mocna, albo z kolei słaba, tak? Masz rację, z tym, że co utrudnia jeszcze sytuację naszego zawodnika, to jest to, że na stole zostały wyłożone dziesiątka, dziewiątka i dwa piki, przez co jest bardzo dużo możliwych drołów do streeta, do koloru, czyli tych szans na trafienie na ostatniej karcie. Natomiast w tym przypadku ostatnia karta wspólna ratuje naszego zawodnika, gdyż jest to druga dziesiątka, dzięki czemu ma dwie pary starsze niż przeciwnik, czyli damy na dziesiątki, ale Niemiec decyduje się tutaj na bardzo duże zagranie, jak gdyby spodziewając się tego, że nasz zawodnik dokładał z wyższą parą niż ta na stole, więc ta dziesiątka dała mu zwycięstwo. Natomiast Marek wygra tylko wtedy, jeśli sprawdzi ten zakład. Zagranie jest wykonane teraz za 3000 euro, czyli bardzo dużo, co stawia przed dużym wyzwaniem Marka, gdyż jak najbardziej prawdopodobne jest to, że Niemiec Nuri mógł mieć tą właśnie dziesiątkę. Nie 9-5 te pary, tylko 10-5 albo 10-9. Tak, no właśnie to było takie najgorsze, że on często reprezentuje tutaj dwie pary i jeżeli ta dziesiątka spada, to paradoksalnie częściej będzie miał właśnie te dwie pary z dziesiątką niż to, co w tym momencie posiada. A ma też taki układ, który no dość
mocno tutaj blokuje stół, więc raczej nie spodziewałby się, żeby Marek tutaj po pierwsze betował od flopa z samą dziesiątką, więc u niego też tego nie obstawia i tutaj właśnie Marek widać, że nie jest pewny, jak to drugie rozdanie na tym stoliku, dla niego pierwsze. Bardzo ważna decyzja, bo jeśli sprawdzi, to będzie miał taki przypływ pewności siebie na kolejne rozdania, a Niemiec może troszeczkę się zdenerwować i przez to jest szansa, że będzie mu łatwiej zabrać żetony w następnym rozdaniu. Natomiast natomiast nie jest to łatwa decyzja. 3000 euro od razu w pierwszej puli przy stole. Duże wyzwanie, ale odliczył już te żetony Marek. Tak, tutaj już... I zdecydował się na sprawdzenie, dzięki czemu pierwsza bardzo duża pula, bo aż 9700 euro trafia do naszego zawodnika. Tak, tutaj widać, że doświadczenie Marka na pewno pomogło mu, bo to była duża pula. Przeciwnik praktycznie i na ternie, i na iwerze uderzał za wysokość puli. Na iwerze było to 3000 euro, więc taka kwota już, gdzie jak wygramy, to jest bardzo przyjemne, ale jak przegramy, to może się to nam ta gra troszeczkę posypać. Warto tutaj na też szczęście zwrócić uwagę, że pokerzyści zazwyczaj po wygranych rozdaniach nie okazują żadnych emocji, a tutaj było widać uśmiech od ucha do ucha u Marka. To widać, jak duży kamień z serca spadł mu, że wykonał dobre sprawdzenie i Niemiec blefował go w tym przypadku.